Witamy w Pulsie Świętochłowic, serwisie z najważniejszymi informacjami z życia miasta. 59 milionów złotych dofinansowania na rewitalizację stawu Kalina. Przegląd filmowy Świętochłowickie kadry, początek roku szkolnego oraz drugi miejski dzień działkowca. To tematy najnowszego wydania naszego programu. Serdecznie zapraszamy. To będzie jeden z największych i niewątpliwie jeden z najważniejszych projektów, jakie będą realizowane w Świętochłowicach w najbliższych latach. Świętochłowice otrzymają 59 milionów złotych dofinansowania na oczyszczenie terenów przyległych do stawu Kalina wraz z jego wodami. W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano umowę w tej sprawie. Udało się te ostatnie kilkanaście miesięcy poświęcić na ciężką pracę związaną z pozyskiwaniem środków unijnych, środków z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Stworzyliśmy program funkcjonalno-użytkowy, który jest takimi swoistymi ramami dla przyszłego przedsiębiorcy i wykonawcy, który będzie ten projekt realizował. Pracy przyszły inwestor będzie miał wiele. Projekt zakłada zabezpieczenie przed wtórną degradacją stawu poprzez wybudowanie ścianki szczelnej. Pobliska hałda zostanie wyposażona w system opasek drenażowych. Z samego stawu zostaną także wyciągnięte osady, które będą utylizowane. Zgodnie z założeniami prace rozpocząć się mają w pierwszej połowie 2018 roku. Wszystko jednak uzależnione będzie od zakończenia postępowania przetargowego. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to blisko 70 milionów złotych, z czego 59 milionów złotych to środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czyli 85% kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia. W sytuacji sprzyjających warunków związanych z przeprowadzeniem postępowania przetargowego. Już w pierwszym kwartale 2018 roku, najpóźniej w połowie roku 2018 zostanie rozpoczęty proces budowlany. Będziemy realizować ustalony harmonogram rzeczowo-finansowy. Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj dotyczyć ma oczyszczenia zdegradowanych i zanieczyszczonych terenów leżących w rejonie stawu Kalina oraz odtworzenia biologicznej aktywności samego stawu. To, jak podkreśla zastępca prezesa zarządu funduszu Roman Wójcik, priorytet. Programy, które uruchomiliśmy, mają właśnie wspomóc odtworzenie tych terenów, powrót do natury, do wykorzystania rekreacyjnego przez lokalne społeczności. Zamiast zajmować nowe tereny, wylesiać tereny czy wykorzystywać grunty rolnicze, trzeba jednak najpierw zagospodarować te tereny, które zniekształciliśmy, ponieważ raz, że możemy je wykorzystać, a dwa, że poprawiamy jakość środowiska, eliminujemy te zanieczyszczenia, rekultywujemy te tereny dla społeczeństwa. Staw Kalina do początku lat 50. minionego wieku był miejscem spotkań i rekreacji nie tylko mieszkańców Zgody. Z powodu składowania odpadów z zakładu przemysłowego został wraz z pobliską hałdą całkowicie wyłączony z użytkowania. W Muzeum Powstań Śląskich zainaugurowano pierwszy przegląd filmowy Świętochłowickie kadry. Zobaczymy 17 filmów, których sceny zostały nakręcone w naszym mieście. Od klasyki do najnowszych produkcji. Przegląd rozpoczęto od projekcji filmu Sól Ziemi Czarnej Kazimierza Kuca. Tu się dużo zachowało swoistości, myślę. Ja nie znam, bo nie badałem, ale myślę, że proporcjonalnie tutaj tak zwany żywioł śląski jest większy niż w innych miastach, które jak Katowice czy Gliwice i tak dalej, które miały tą różnego rodzaju inwazje zbiorowe. A Świętochłowice jako rdzenie robotnicze miasto się zachowało i na tym polega uroda, wdzięk i siła, myśli, i atrakcyjność Świętochłowic coraz większa. Inauguracja przeglądu była okazją do rozmowy nie tylko z reżyserem, ale także z odtwórcą roli Gabriela Basisty, Olgierdem Łukaszewiczem. Tu jest bardzo dużo pejzażu typowo robotniczego, górniczego, śląskiego, które podobne, tylko takie możemy znaleźć w Zagłębiu Rury w Niemczech. Więc zarówno zagraniczne produkcje, jak i te, które odkryły Śląsk, czy w ślad za Kazimierzem Kucem podążyły ekipy filmowe tutaj, no znajdują niezwykły, zachowany pejzaż. Drogocenny dla filmowców, dla mieszkańców pewnie uciążliwy i archaiczny. Po
Podczas spotkania obecny był także operator filmowy Wiesław Zdort, który swoją pierwszą etiudę w szkole filmowej nakręcił na terenie kopalni Matylda. Jak robiłem jeden ze swoich pierwszych filmów kolorowych, to był właśnie Sól Ziemi Czarnej. I to jakby mnie przyciągnęło do tego, że Śląsk nie jest czarny, że Śląsk nie jest brudny, że jest po prostu pełen werwy, pełen kolorytu. Przecież to, co zobaczymy w filmie Sól Ziemi Czarnej, że hałdy są kolorowe, to one takie w istocie są. Sól Ziemi Czarnej, klasyka polskiej i śląskiej kinematografii, to film, w którym Kazimierz Kuc dzieli się z widzami swoją własną historią. Pochodzący z rodziny powstańców reżyser na własne oczy widział, jak zmiany geopolityczne wpływają na charakter jego rodziny. Ten film powstał właśnie z potrzeby podzielenia się tą pamięcią rodową. Ona jest oryginalna, bo tam się ugać nie da. I bo chciałem oczywiście pokazać urodę tego brzydkiego Śląska, a jednocześnie najważniejsze pobudzić u Ślązaków stłumioną tą pamięć rodową. To jest najważniejsza rzecz, jaką człowiek ma, dziedzictwo własnej biografii, nawet jak jest zakazana. Świętochłowickie kadry to kolejny element obchodów 70. rocznicy nadania praw miejskich Świętochłowicom. Festiwal potrwa do 16 września. Filmy można oglądać w Muzeum Powstań Śląskich, CKŚ Zgoda, CKŚ Lipiny oraz w wieżach KWK Polska. Niektórzy szkolne progi przekroczyli po raz pierwszy, inni do szkoły wrócili po dwumiesięcznej przerwie. Miejskie rozpoczęcie roku szkolnego 2017-2018 zorganizowano w Szkole Podstawowej nr 1 w Świętochłowicach. 4 września dla niektórych z Was to pierwszy dzień w szkole i te wspomnienia z dzisiaj i z tych najbliższych dni będziecie pamiętać do końca życia, tak jak my to pamiętamy, my dorośli. Niektórzy z Was rozpoczynają kolejny rok edukacji. Nowy rok szkolny to nie tylko nowe wyzwania dla uczniów, ale przede wszystkim nowe wyzwania dla samorządów i szkół. Polskie szkoły przechodzą reformę wprowadzoną przez obecny rząd. Znikają gimnazja, powraca system 8-letniej szkoły podstawowej. To duże wyzwanie organizacyjne. Dla nas, samorządowców, kolejne wyzwanie związane z wdrażaniem reformy edukacji, oświaty, którą wprowadził obecny rząd. Wiele wyzwań, przede wszystkim tych związanych z nową siatką organizacyjną szkół, ale także zatrudnieniem dla nauczycieli. Udało się wiele rzeczy jak najmniej inwazyjnie dla nauczycieli, dla zasobów ludzkich przeprowadzić. Zmiany organizacyjne szkół to jedna strona, drugą jest zmieniona podstawa programowa. A co za tym idzie, zmiany w podręcznikach czy powrót przedmiotów, których w podstawówkach przez jakiś czas nie było. Jednak, jak uspokaja Bogumiła Jędrzejewska, dyrektor szkoły podstawowej nr 1, ta placówka do nowego roku szkolnego jest przygotowana. Mogę powiedzieć, że dzięki staraniom wielu osób, nauczycieli, szkoła jest przygotowana. Nauczyciele wykwalifikowani do prowadzenia zajęć właśnie fizyki, chemii, biologii, geografii. Jeśli chodzi o szkołę, szkoła jest przygotowana. Mamy dla uczniów klas siódmych przygotowane już klasopracownie fizyki i chemii, klasopracownia do geografii i do historii. To w przemysłowych miastach prawdziwe enklawy zieleni i spokoju. W Świętochłowicach podziękowano działkowcom. W mieście zorganizowano drugi miejski dzień działkowca. W Świętochłowicach mamy naprawdę dużo rodzinnych ogrodów działkowych. W tym roku obchodzimy drugi dzień działkowca. Wcześniej obchodziliśmy dożynki miejskie. Także można powiedzieć, że już piąty raz czcimy naszych świętochłowickich działkowców. Właśnie tym świętem, które jest ich świętem, prezentem miasta i podziękowaniem za to wszystko, co robią. Miejski Dzień Działkowca był też okazją, kiedy sami działkowcy mogli się pochwalić swoimi plonami. Ogródki działkowe to nie tylko miejsce odpoczynku, ale często także pracy. W corocznym konkursie na najpiękniejszy wieniec pierwsze miejsce przypadło ROD Zorza. Praca to już około miesiąca, jest w planach jest tam zrobienie stelaża, także to nie jest tak, że to się zrobi z dnia na dzień. Ale jest on zrobiony z kwiatów, jest trochę warzyw w nim, także jak co roku staramy się oddać wszystko w tym wieńcu, to co jest na naszych działkach. Pracę trzeba włożyć, ale później ta praca ma swoje efekty, bo można w weekendy spotykać się z dalszą, bliższą rodziną, w towarzystwie przyjaciół, znajomych. I jakby ta praca schodzi na drugi plan po prostu. Drugi miejski dzień działkowca zakończył koncert zespołu Piękni i Młodzi.
Warto pamiętać o następujących wydarzeniach. W sobotę, 9 września, na terenie Osir-Skałka odbędzie się piknik organizacji pozarządowych. Od 16 do 19 będzie funkcjonować miasteczko organizacji pozarządowych, gdzie nie zabraknie atrakcji dla młodszych i starszych. O 19 wystąpi D-Pump, a o 20 zespół Horyzont. Od 10 do 15 września w Centrum Kultury Śląskiej w ramach przeglądu filmowego Świętochłowickie Kadry będzie można obejrzeć 5 filmów. Boże Ciało, 10 września, godzina 17:30, Jestem, 11 września, godzina 18, Czeka na nas świat, 12 września, godzina 18, Kiedyś będziemy szczęśliwi, 14 września, godzina 18 i Koniec wakacji, 15 września, godzina 18. W środę, 13 września, w ramach Świętochłowickich Kadrów w Muzeum Powstań Śląskich zostanie wyświetlony film Ewa, początek o godzinie 18. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Następny Puls Świętochłowic już za tydzień. Zachęcamy do oglądania nas i subskrybowania naszego kanału.